Hej! Kurde. Dobrze, że zauważyłam, że jest okno. A! Okno otwarte! Telefon mi zemdlał, siema. Aj, 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 aj. Nieudana scenka. Dobra, dobra, jeszcze raz. Hejo moje naleśniczki, z tej strony Pancake i witam was w kolejnym odcinku ze shoppingu. Tak, wiem, niedawno był shopping na moim kanale, wiem o tym, to jest u mnie jakiś rekord Guinnessa po prostu. I no, ale w tym odcinku pokażę wam dwie figurki, gdzie jeden z nich to jest Pop LBS, a drugi, uwaga, uwaga, to jest Pet Shop, który mi się zgubił jakieś 8 to potęgi drugi, to jest 64, 2 razy 2 jest 4, 8, dodać 8 jest 16, tin, 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 tyle, tyle, tyle. Okej, już obliczyłam sposobem matematycznym, że tego pet shopa zgubiłam aż 7 lat temu. Nie wiem, co się wtedy stało z tym pet shopem. Kiedyś po jakimś czasie szukałam oferty na tego pet shopa, ale nie mogłam znaleźć. I w końcu po 7 latach ją mam. W końcu, mimo że ona jest z generacji czwartej, taki mały spoiler, to w końcu ją mam, bo naprawdę... Ten kotek z G4 bardzo mi się podoba. No dobra, więc to co się huźdam na tym, to jest oczywiście ta paczuszka, którą widzicie. O. Aha, i zapomniałam dodać, że te pet shopy kupiłam u tej osóbki. Będziecie mieli screena jej Instagrama plus link do jej konta w opisie. Zapomniałam nazwy, więc będziecie mieli wyświetlone oczywiście. I mam nadzieję, że ta osoba się nie obrazi, że zapomniałam nazwy jej Instagrama. Więc no. I no dobra, więc nie przedłużam. Zapraszam was do oglądania i zaczynam otwierać tą paczuszkę. A, wolę tak przy brzegu to obciąć. Nie wiem, czemu tak się ciemno zrobiło. No, może być. Ale ostrożnie, bo... O. Dobra, niech tyle będzie. I za chwilę wyciągnę zawartość. Ej. Żebym ja nic nie zniszczyła. O! O! Uuu! Woreczek z Ikei! No proszę, jeszcze w paski. I owinięte chusteczkami, no jak bezpiecznie, jestem pod większym wrażeniem. A w paczce jest więcej nie ma, tylko był ten worek z Ikei. Dobra, wyciągam. O, i tu jest jeszcze karteczka. Kurde, ciemno się zrobiło na dworze, no nie. Tu są dwie pakunki i chyba rozpoznaję, który jest dany pet shop w chusteczce. I to tutaj jest karteczka z napisem dziękuję za zakup, ależ nie ma za co. Bardzo ładne pismo. Gdzieś tu na boczek położę i może nie wiem od którego zacząć, czy od tego pet shopa, który mi się kiedyś skupił, czy od popa. Ręce, pęty, w który ręce, pyk. Ten mi się wylosował, więc popa odłożę na bok. No już prawie. A, tak, tak, to jest ten kotek, co mi się kiedyś zgubił. W końcu go mam po tylu latach. Jej! Tak, to jest ten kotek i naprawdę jest w bardzo ładnym stanie.
Chociaż ma tutaj włoski czerwone troszeczkę, ale mi to w zupełności nie przeszkadza, bo widać, że jest w idealnym stanie. No po prostu po tylu latach mam tego pet shopa, gdzie kiedyś była moją drugą figurką w kolekcji, pamiętam, ponad 7 lat temu. I pamiętam, że wtedy tego kota kupiłam w Kauflandzie. Tak, w Kauflandzie pamiętam, był wtedy ten kotek kupiony 7 lat temu ponad, więc no po prostu nie wierzę, że mam tego kotełka. Mi się bardzo podoba, jak na tą generację. Tak właśnie wygląda, ma tu znaczek LPS. Ma oczywiście dziurkę na główce, tu pod główką, pod łapką i ten przepiękny kwiatek, fioletowa różyczka. No po prostu bardzo się cieszę, że ją mam. I tak właśnie wygląda kotełek. Dobra, więc pora na drugi kapusta, chciałam powiedzieć. Nieważne. A w drugiej chusteczce jest Dogę niemiecki. Tak, to jest ten Dogę. Przyznaję się, posiadam go, ale oczywiście fejka, który ma bardzo dziwnego zeza, kupiony na AliExpress. Więc no, a teraz posiadam oryginalnego, jest w bardzo ładnym stanie. Mimo, że główka idzie troszeczkę na bok, ale mi to w zupełności nie przeszkadza. Bardzo mi się podoba ten dog. Ma coś w sobie oczywiście. Tutaj troszeczkę jest zdrapnięta farbka na łapce, ale aż tak tego nie widać. I no, naprawdę, on jest naprawdę... Chyba było masło maślane, dobra, nieważne. Ale on naprawdę jest w bardzo dobrym stanie. Bardzo ładnie główka się rusza. I naprawdę jestem zadowolona. Posiada szary magnesik. I tak właśnie wygląda przepiękny, przystojny, ciachowski pan. Boże, jak to dziwnie zabrzmiało. Ale wiadomo, o co chodzi, nie? Więc tak właśnie wygląda przepiękny dogełek. Uj, uj, się słodko patrzy. Okidoki, to by było na tyle, więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek ze shoppingu Wam się spodobał. I jeszcze raz Ci bardzo, ale to bardzo Ci dziękuję, droga osóbko, gdzie mam 3-sekundową pamięć, gdzie zapomniałam Twojej nazwy, więc za to Cię bardzo przepraszam. Ale ja Was oczywiście zapraszam na jej Instagrama. Tutaj będziecie mieli jeszcze raz screena i też linkacza do jej Instagrama w opisie oczywiście. No dobra, więc co mam jeszcze powiedzieć na koniec? Aha, że możecie łapkować, komentować, subskrybować ze dzwoneczkiem, wejść na moje social media, gdzie linki i nazwy będą na dole w opisie oczywiście. I no to już chyba na tyle, więc pozdrawiam Was, trzymajcie się i do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Pa, patki!